samego początku istnienia firmy, to jest od 2003 roku, Seatech Engineering to byli ludzie. Projektowanie statków to nie jest linia produkcyjna, to jest proces tworzenia, wyjścia od pomysłu, od jakiejś idei, przemiana jej w ogromny, samowystarczalny, bardzo zaawansowany technicznie system konstrukcji urządzeń, które mają działać czasami w skrajnie bardzo trudnych warunkach. Musimy pamiętać, że nasze decyzje, bo projektowanie to nieustanne podejmowanie decyzji, wpływają na późniejsze bezpieczeństwo życia i pracy ludzi na morzu. Projektując statki, musimy mieć w zasadzie bezgraniczne zaufanie do osób, z którymi pracujemy. Pomimo, że cały czas rozwijamy się i zwiększamy zespół Seatechu, robimy to powoli, bez nagłych i imponujących wzrostów zatrudnienia, z minimalną rotacją kadry. Z drugiej zaś strony dbamy o wszechstronność naszego zespołu. Pośród naszych pracowników znajdują się specjaliści od obliczeń, od stateczności, konstrukcji kadłuba, napędów i systemów ogólnookrętowych, osoby od specjalistycznych rozwiązań dedykowanych nietypowym jednostkom, jak również projektowania wzornictwa oraz architektury. Wszystkie te działania wspierane są zaawansowanymi technologiami przeznaczonymi do przestrzennego projektowania statków i jednostek pływających. Oprogramowanie jak NAPA, AVEVA, CADmatic, CATIA czy 3D Experience oraz skanowanie laserowe na potrzeby remontów i przebudów, a wszystko to poparte polityką najwyższej jakości wymaganą przez certyfikat ISO 9001. Ten miks doświadczenia, różnorodności i technologii pozwala nam projektować nowoczesne i trudne statki dla wymagających sektorów morskich. Transport i przeładunki gazów skroplonych, jak LNG czy wodór, statki naukowo-badawcze, jednostki wsparcia oraz okręty, i to nie tylko dla europejskich marynarek wojennych, statki dedykowane do operacji w rejonach arktycznych, nowoczesne statki rybackie oraz będące aktualnie w centrum uwagi całego przemysłu okrętowego, statki wspierające budowę farm wiatrowych i ich późniejsze utrzymanie.